poprzednim odcinku omawialiśmy problemy związane z wyborem szczeniaka oraz jego adaptacją w nowym miejscu. W tym odcinku skupimy się na zdrowiu psa oraz wyrobieniu psiego paszportu. Wraz z odebraniem szczenięcia lub podczas pierwszej wizyty u lekarza weterynarii dostanie on swoją pierwszą książeczkę zdrowia, w którą wpisywane będą kolejne szczepienia i historia jego zdrowia. Musimy pamiętać o jego regularnym uzupełnianiu. Dzięki temu każdy lekarz weterynarii, do którego się udamy, będzie miał dostęp do dotychczasowych informacji związanych ze stanem zdrowia naszego psiaka. Na co na samym początku należy zaszczepić szczeniaka? W celu uniknięcia ryzyka chorób w wieku szczenięcego należy szczenie zaszczepić lub kontynuować szczepienia u lekarza weterynarii, oczywiście w momencie, kiedy szczenie jest całkowicie zdrowe. Pierwsze szczepienie na nosówkę i parwowirozę powinien przeprowadzić hodowca, kiedy szczenięta skończą 7 tygodni. Dalszy kalendarz szczepień powinien być skonsultowany z lekarzem weterynarii, a szczepienia przeciwko wściekliźnie są obowiązkowe i rozpoczynają się od 3 miesiąca życia psa. Dla szczeniaka oprócz szczepień ważne jest także odpowiednie odrobaczenie. Szczenięta już od swoich pierwszych dni życia są mocno narażone na robaki, tasiemce czy glisty, które rozwijają się w ciele psa z początku, nie dając o sobie całkowicie znać. Profilaktyka przeciwpasożytnicza powinna być wprowadzona już od 3 tygodnia życia szczenięcia, stąd konieczność sprawdzania, czy zrobił to wcześniej hodowca. Profilaktyka szczepień powinna być kontynuowana przez całe dorosłe życie psa. Szczepienia i odrobaczenia są szczególnie istotne dla psów podróżujących ze swoimi właścicielami po całym świecie. Osoby często podróżujące poza granice kraju muszą w gabinecie weterynaryjnym oprócz książeczki zdrowia wyrobić także paszport dla psa, gdzie wpisywane są szczepienia oraz zaczipować pupila, nadając mu unikatowy numer możliwy do odczytania w każdym państwie Unii Europejskiej. Tylko kontynuacja szczepień i coroczne opiniowanie przez lekarza weterynarii stanu zdrowia psa gwarantuje ważność paszportu i pozwala na bezstresową podróż po całej Europie. Ze względu na zróżnicowanie wytycznych każdorazowo planowanie zagranicznej podróży z psem powinno być poprzedzone rozpoznaniem dotyczącym wymagań danego kraju w kwestii wwożenia zwierząt. Informacje można uzyskać dzwoniąc lub odwiedzając witryny internetowe ambasad.